Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś wam powiem wielkopostne. Panie, ty widzisz, krzyża się nie lękam. Panie, ty widzisz, krzyża się nie wstydzę. Krzyż twój całuję, pod krzyżem uklękam, bo na tym krzyżu Boga mego widzę. Takie słowa zawiera jedna z pieśni. Ile jednak jest w tym prawdy w dzisiejszym społeczeństwie? Ile jest prawdy w ludziach wierzących? Krzyż uwiera, odrzuca, zniechęca, bo mimo wszystko widzimy w nim ból, cierpienie i śmierć. Jeśli kto chce iść za mną, niech bierze swój krzyż i mnie naśladuje. Tak powiedział Jezus. Kiedy jest tak trudno na niego się zgodzić, to właśnie ta różnica, jaka jest między nami a Jezusem. My jesteśmy z tego świata, a on nie. Jednak on zaprasza nas do swojego świata, do świata zbawionych jego własną krwią. Tam, gdzie ja pójdę, wy pójść nie możecie. Wyjaśnia nam, że nie dokonamy tego, czego on dokonał. On i tylko on jest zbawcą całej ludzkości. On jedyny w całości wykonał wolę Ojca. Swoją postawą uczy nas, że bycie posłusznym Bogu jest dla nas najlepszym sposobem, żeby przez życie przejść spokojnie. Choć spokojnie wcale nie oznacza, że bez siniaków, jakie nam to życie nabije. Więcej, nawet mówi Jezus, że kto idzie za nim, kto go naśladuje, nie idzie sam. Po pierwsze, czuwa nad nami Ojciec. Po drugie, umacnia nas w tej drodze Duch Święty. Po trzecie, zawsze obok kroczy Jezus. Jeżeli w tę prawdę nie uwierzymy, grzech będzie naszym gwoździem do trumny. Bo mamy wybór, żyć wiecznie albo umrzeć w zaślepieniu spowodowanym przez grzech. Faryzeusza, którzy spotykali się z Jezusem, wyraźnie widzimy ich zatwardziałe serce. Widzieli wiele cudów i słyszeli naukę z mocą, a mimo wszystko trwali uparcie w swej postawie dalekiej od wiary. Najbardziej tajemnicza w tej dzisiejszej Ewangelii jest zapowiedź Pana Jezusa, że Jego boskość oraz autentyczność Jego posłania przez Ojca zostaną potwierdzone na krzyżu. Swoją śmierć na krzyżu Pan Jezus zapowiada wyraźnie jako swoje zwycięstwo. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic od siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. Ja jestem to imię Boga, jakim przedstawił się Mojżeszowi. A więc jeśli brakuje wiary w Boga, pojawia się pustka. Niedługo usłyszymy o tłumach, które zbiegły się zobaczyć śmierć Jezusa wywyższonego na krzyżu. Ale oni wrócili do swych domów jako inni ludzie. Wracali, bijąc się w pierś, bo zobaczyli, że ten był Synem Bożym i to prawdziwie. Nauka Jezusa jest wymagająca. Nie każdy rozumiał, co Jezus do nich mówił. Nie jeden został zawstydzony poczuciem swojej arogancji i pych. Wielu odeszło smutnych i złych, ale było też wielu, którzy uwierzyli. Zbawienie, które oferuje Jezus, nie jest zamówieniem dania w restauracji. Papież Franciszek powiedział, ci, którzy mówią, tak, 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 chcę być zbawiony, ale to jest serce bezbarwnych chrześcijan, którzy zawsze mają nad czym lamentować. A jak to Pan rozwiązuje? Uzdrowienie przychodzi tylko przez patrzenie na krzyż. Wymagać Ewangelii bez krzyża, pozbawionej chrześcijańskiego rozumienia umartwienia lub wartości zbawczego cierpienia może sprawić, że usłyszymy przede wszystkim, po cóż jeszcze do was mówię. I więc nasze spojrzenie na krzyż w pełnej kontemplacji będzie nie tylko pytaniem do Jezusa, kimże ty jesteś, ale przede wszystkim usłyszeniem odpowiedzi, że On jest drogą, prawdą i życiem. Z Panem Bogiem.